2013 jest to rok, w którym obchodziliśmy jubileusz 75-lecia przemysłu lotniczego tutaj w Mielcu. Bardzo miła uroczystość, wiele uroczystości było zorganizowanych w tym roku. Przypominam o pikniku rodziny zorganizowanym wspólnie z panem prezydentem miasta czy marszałkiem województwa podkarpackiego. Wiele imprez, wiele spotkań pokoleń i takim uwieńczeniem tego roku jubileuszowego, proszę Państwa, będzie za chwilę odsłonięcie obelisku, przepraszam. Tym wszystkim, którzy przez te 75 lat budowali przemysł lotniczy tutaj w Mielcu, budowali przemysł lotniczy w tym miejscu, bo dzięki tym osobom, dzięki ich zaangażowaniu, ciężkiej pracy, jesteśmy gdzie jesteśmy, robimy co robimy, mamy tak wyglądającą halę produkcyjną, jaką Państwo widzą. Jeszcze chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy się cały rok bardzo mocno angażowali w tym roku jubileuszowym. Stoimy tutaj koło pięknego samolotu Łoś i tu chciałbym z tego miejsca podziękować szczególnie Tadeuszowi Skubiszowi, który jest naprawdę tutaj, tak, jest takim naszym duchem i przewodnikiem po historii przemysłu lotniczego. Był inicjatorem budowy tego samolotu, bardzo fajnie to poprowadził i też był inicjatorem właśnie odsłonięcia tego obelisku. Dziękuję bardzo. Panie prezesie, to ja w takim razie proszę o symboliczne odsłonięcie obelisku poprzez zdjęcie tej szarfy. Tak, żebyśmy prezesa widzieli przodem do nas. Dziękuję bardzo. Teraz chciałem poprosić księdza prałata o oświęcenie tego obelisku. Jeśli można przy okazji Łosia też, to bardzo bym też prosił. Proszę Państwa, takie wydarzenia to są historyczne wydarzenia i daty. 19 grudzień 2013 roku. Z tą płytą pamiątkową, o czym się mówi o ważnym, bardzo ważnym wydarzeniu. Dlatego ci, którzy będą tu pracować, tu będą przechodzić czy przejeżdżać, niech spojrzą w tą stronę, bo to jest chluba tego zakładu, a jest chluba naszego miasta. Dlatego pozwólcie, że poprosimy Boga o potrzebne łaski dla tych, którzy teraz aktualnie pracują, przeżywają swój jubileusz, ale również dla tych, których już Pan powołał i odeszli do wieczności. Sprawując tą wspólną modlitwę, poleśmy miłosierdziu Boga wszystkich naszych rodaków, którzy w różnych frontach, w różnych zakładach pracy, na różnych stanowiskach, w obronie ojczyzny, wprost czy pośrednio uczestniczyli. Prośmy, aby Bóg zechciał przyjąć ich trud, pracę, ofiarę, tak jak przyjął swojego syna umiłowanego. Jesteśmy przekonani, że nasza ojczyzna, którą jesteśmy cząstką, ten wspólny dom wszystkich Polaków jest bezcenną wartością dla ocalenia, której potrzeba ofiary życia, ale także ofiarnej pracy, cierpienia, uczciwego wypełniania wielkich i małych obowiązków. Tej umiejętności chcemy się uczyć od tych, którzy tu byli przed nami, którzy są aktualnie twórcami tej pięknej historii tego zakładu, ale i również tych, którzy uczyli naszych ojców, braci i siostry, którzy za naszą ojczyznę zapłacili najwyższą cenę. Prośmy Boga, aby pobłogosławił ten skrawek tego zakładu i ten pamiątkowy obelisk. Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i nakazałeś mu miłować bliźniego jak samego siebie. Ty powierzyłeś ludziom ziemię, aby była wspólnym mieszkaniem dla wszystkich narodów. Kiedy człowiek przez nieposłuszeństwo utracił Twoją przyjaźń,
żegna świat grzech, bratki nienawiści, który rodzi zazdrość i śmierć. W swej niepojętym miłosierdziu wejdzie na naszych braci i siostry, którzy stali się twórcami próby tego miejsca i oddal wszelką przemoc i złość, aby doczesne życie w obronie ludzkiej godności i ojczyzny nabierało blasku. Tych, którzy odeszli do wieczności, obdarz nieśmiertelnością i chwałą. Błogosław nam, którzy wspominamy ich imiona i żyjemy na tej ziemi spraw, abyśmy potrafili miłować naszych braci, jak Twój Syn nasz umiłował. Ojcze, odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy tym, którzy przeciw nam zawinili. Przyjmij naszą modlitwę i przez Jezusa Chrystusa, który do końca nas umiłował, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieku. Amen. Nim pokropię święconą wodą, polecajmy wszystkich organizatorów, pracowników aktualnych w tym zakładzie pracy, prosząc o Boże błogosławieństwo, przedstawienictwo Matki Bożej nieustającej pomocy, patronki naszego miasta. Pod Twoją obronę uciekamy się w święta Boża Rodzicielu. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych krzyków racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna i Ducha Świętego niech stąpi na ten obelisk i na ten samolot i na nas wszystkich i niech pozostanie na zawsze. Amen.